Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kacper Juroszek, Kacper, po pierwszej serii mogłeś się czuć w niebo wzięty, bo byłeś najlepszym spośród Polaków. Czy to cię bardzo zaskoczyło? Podobał mi się skok. O, to, że byłem najlepszy z Polaków, jakoś nie ma dla mnie większego znaczenia. Myślę, że fajną pracę wykonałem w pierwszym skoku, natomiast w drugim już wkradły się błędy. Możesz o ich powiedzieć, co to za błędy? Na moje czucie myślę, że to było późno i odbicie było zaczęte za bardzo od góry, przez co ten próg tak fajnie nie oddał tej energii, ale na jakieś głębsze, że tak powiem, analizy przyjdzie czas z trenerem. No oczywiście o świeżości po tych treningach nad bazą, nad mocą nie mogło być mowy. Ale ty jakoś dobrze sobie z tym poradziłeś, bo i wczoraj, gdy zaczęliście skakać, zanim przerwano wam zawody, to byłeś jednym z lepszych Polaków. Tak, jesteśmy po treningach wytrzymałościowych, troszeczkę nogi są przemęczone, natomiast już weszliśmy w trening techniczny spokojnie, więc najbardziej na plus. Kacper, czy ty jesteś gotowy do ciężkiej pracy tego lata, tej wiosny, jak zdrówko? Tak, jestem gotowy. Zdrowie jak na razie nie doskwiera. Po prostu mam dostosowany inny trening, troszeczkę nie na wolnym ciężarze. Poza tym z plecami nie ma żadnych problemów, więc mogę w 100% zająć się trenowaniem. Czyli z perspektywy czasu to odpuszczenie początku ubiegłego sezonu teraz może zaowocować? Myślę, że tak, że to była wtedy dobra decyzja, ponieważ stan się mógł zawsze pogorszyć, a na ten moment jest to, można powiedzieć, zaleczona kontuzja, którą po prostu trzeba kontrolować. Jesteś w najbardziej profesjonalnej grupie szkoleniowej, które dotychczas spotkałeś? Myślę, że tak. A czym to się przejawia? Zawodnikami, którzy są wokół mnie, całym sztabem, zaangażowaniem wszystkich tutaj członków sztabu, jak i zawodników. Przeżyłeś dużo mimo młodego wieku, ta duża kadra, kilkunastoosobowa, kadra B. Jak jest w kadrze A w takim razie? Jest bardzo fajnie. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. Trenujemy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest w porządku. Kampera, dla ciebie to było duże zaskoczenie, kiedy dowiedziałeś się o tym, że będziesz w kadrze, no bo pewnie wiedziałeś wcześniej. Tak, było to dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem, ponieważ sezon zimowy w moim wykonaniu nie był zbyt dobry. I super, że dostałem taki kredyt zaufania i postaram się go jak najbardziej wykorzystać. Tłumaczył ci Tomasz, dlaczego taka decyzja? Wyjaśniał? Tłumaczył. A możesz coś zdradzić, czy...? Myślę, że to powinno zostać między nami. A ty jesteś specjalistą od skoczni normalnych, czy chcesz tę łatkę zedrzeć i tutaj moc także na dużych obiektach pokazać? Jak najbardziej chcę tę łatkę zedrzeć, chociaż lubię małe skocznie. To staram się już naprawdę coraz bardziej pracować nad lotem na tych dużych obiektach, gdzie skakaliśmy w zeszłym dwa tygodnie temu w Zakopanem, gdzie już naprawdę trenowaliśmy nad tym lotem i wychodziło to naprawdę bardzo fajnie.